Jak długo ten wrak tutaj się znajduje? Kilka miesięcy, od jesieni ubiegłego roku. Zawiadomiałem policję raz telefonicznie, raz osobiście nawet. A nawet podjąłem próbę przez administrację państwową. Dzwoniłem do Urzędu Gminy, ona mnie skontaktowała z sołtysem miejscowości, gdzie ten człowiek mieszka. Okazało się, że jest poszukiwany przez policję, nie wiadomo gdzie przebywa. Jak zareagowała nasza tutaj lokalna powiatowa policja? No, myślę, że po prostu zrobili to, co im prawo nakazuje. Nie mają prawa nic z tym zrobić, gdyż to stoi na naszej prywatnej posesji strażackiej. Są pozostawione pewne jego dokumenty nawet, przez szyby było wszystko widać. Zadzwoniłem na numer telefonu, który był tu wyświetlony. No właściciel się odezwał, wytłumaczył, że nie jest w stanie go ściągnąć, bo się samochód zepsuł. No więc mówię, co no, parę tygodni mi to nie będzie przeszkadzało. Gdy przyszła wiosna, podjąłem znowu próbę, już numer okazał się nieaktualny. No i jak zacząłem szukać właściciela, to okazało się, że jest poszukiwany przez policję. Widuje pan tutaj jakieś osoby, które przesiadują w tym wraku? Nie, nie widziałem. Ale no nie jestem tutaj wieczorami, sobotnimi, weekendowymi, nocami, także no, na pewno tutaj się dzieje dużo, bo widać też po śmieciach pozostawianych na postanie tego samochodu. Uważa pan, że to bezpieczne, że ten wrak tutaj stoi? No niebezpieczne. Skoro już tak go rozwalono, no to mogą go podpalić nawet.